chciałbym Państwa zaprosić na wystawę Mój dom 1930 rok do Muzeum Żołaskiego. Wystawa zorganizowana przez Klub Nowodworski. Jest to jedyna niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć wnętrze bogatego domu Żołaskiego i poczuć się tak, jakbyśmy mogli się cofnąć prawie o 100 lat. Wystawa doszła do skutku dzięki Ani Gnyś, której mama świętej pamięci Danusia Gnyś poznała w 75 roku parę Niemców. Oni zatrzymali się w Rybinie, chcieli popływać na żaglówce. Danusia mieszkała w domu nad rzeką. Znała niemiecki, bo miała właśnie zacząć studia na germanistyce. I z tej banalnej rozmowy zaczęła się przyjaźń, która trwała do końca życia Danusi. Odwiedzała rodzinę Markfeldu, bo to była Ineborga i Peter Markfeldowie. Oni przyjeżdżali tutaj, ona jeździła do Berlina. Autorką tej wystawy jest Ineborga Markfeld, dziewczyna, która zaczynała wtedy pracę jako fotograf. Tak naprawdę była w szkole fotograficznej w Gdańsku. Była córką Leo Markfelda, nowodworskiego prawnika, adwokata, notariusza, który mieszkał w domu. Ten dom na Sikorskiego 26 znajduje się do dzisiaj. Jest domem wielorodzinnym. Mieszka tam 8 rodzin. Wtedy to był dom jednej rodziny. Jak Państwo przyjdziecie na wystawę, zobaczycie, jak bogatej. I ona wykonała album, gdzie sfotografowała ten dom. Przede wszystkim pokoje, kuchnie, różne pomieszczenia. Często na odwrotach napisała białym tuszem wiersze, które odnoszą się do tego, co jest tam pokazane na fotografii, które oddają atmosferę tego domu, tych pomieszczeń. I wystawę rozpoczyna zdjęcie Ineborgi i jej młodszej siostry, które stoją, dwie dziewczynki, wtedy jeszcze dziewczynki, stoją w ogrodzie, który roztaczał się przy tym domu. Ten ogród schodził do Tugi, tam gdzie dzisiaj znajduje się zakład fotograficzny Marka Opica i jego dom. I na tym zdjęciu, takim w kolorze sepi, widać te dwie dziewczynki jak z bajki. Zaczarowany ogród, zaczarowany dom, zaczarowane wnętrza, które pokazują, jak Żuławy rzeczywiście były bogatą krainą. Bo często mówimy o tej bogactwie Żuław, ale tak naprawdę to nie jesteśmy w stanie już w to uwierzyć, bo po wojnie te Żuławy zostały zdewastowane, rozkradzione. Zmieniła się tu całkowicie struktura ludnościowa i dopiero dzisiaj to jest kraina, która wraca jak gdyby do pewnych szans rozwoju, których przez cały okres powojenny była pozbawiona. Także ta wystawa, jeśli Państwo tutaj przyjdziecie, zobaczycie te cudowne fotografie, cudowne wnętrza, przeniesie Was w krainę, która już jest tylko historią, ale historią, którą powinniśmy pamiętać. Bo ta przeszłość niemiecka to nie jest coś, czego powinniśmy, co powinniśmy ukrywać, co powinniśmy wygumkować. My nawiązujemy do tej dawnej tradycji, żyjemy w innym mieście już, ale szanujmy jego pamiątki, cieszmy się tym, że możemy te zdjęcia przez tydzień do przyszłej niedzieli oglądać. Bardzo zapraszam jeszcze raz w imieniu Klubu Nowodworskiego i Muzeum Żołaskiego na wystawę Mój dom 1930. Nie chcę za dużo mówić, ponieważ muszę to przetłumaczyć. Ich habe mich allerdings gefreut, als Anja mich ansprach, dass sie diese Ausstellung machen möchte. Jestem bardzo zadowolony z tego, że Ania przygotowała tą wystawę. Und manchmal ist es ja so, dass die Sammelleidenschaft der Verwandten und Bekannten ins Uferlose gehen kann. Przeszłość rodziny, która żyła tutaj, jest dla Państwa upowszechniona. Peter, also der Sohn von Ingeborg, ist auch so ein Mensch.
Aber Peter, syn Ingeborg, jest również człowiekiem. Dadurch sind die Unterlagen, Fotos und alles, was ich zur Verfügung stellen konnte oder Peter zur Verfügung stellen konnte, erhalten geblieben. Jest również człowiekiem, który zachował te zdjęcia w swoim domu, udostępniał je, opisywał no i dalej przekazał dla nas, dla potomności. Ja, und dann möchte ich mich im Namen von Peter bedanken, der leider nicht mehr kommen kann aufgrund seines hohen Alters und aufgrund seiner Erkrankung, er nicht mehr in der Lage ist, hierher. Chciałbym Państwu podziękować w jego imieniu. Niestety Peter nie może z nami być ze względu na swój wiek oraz również na swoją chorobę.